Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiejszym zawodnikiem poddanym recenzji został Enner Valencia, ale zanim sensu stricto do niego przejdziemy, chciałbym Wam pokrótce scharakteryzować pozostałych piłkarzy, których miał obok siebie podczas testu. Jak zawsze starałem się wybrać lekko niekonwencjonalne rozwiązania, dlatego brak w tym składzie innych zawodników West Hamu, takich jak na przykład Payet, Kouyaté, czy jeden z najlepszych silverów w grze Antonio. Na lewym skrzydle pojawił się za to Montero, głównie dla zgrania, ale bardzo przyjemny w grze. To samo Alessandrini, którego karta bardzo mocno przypomina Informa z poprzedniej FIFA. W środku postawiłem na wszechstronność graczy, a obrona to moja mała zabawa z defensorami non-rare, którzy oprócz bramkarza spisywali się naprawdę dobrze. Lecimy już z opisem Ekwadorczyka. Valencia ma tylko dwie gwiazdki sztuczek. Cieszy to, że nie unika gry gorszą nogą ocenioną na 3 gwiazdki. Patrząc na jego statystyki, nie wyróżniają się niczym szczególnym. W sumie właśnie dlatego jego karta jest non-rare. Wracając jednak do Informa, Enner ma całkiem dobre przyspieszenie i potrafi urwać się obrońcom. Nie ma jednak zbyt wyszukanego dribblingu, a robienie nim sztuczek odpada z wiadomych powodów, więc mijanie przeciwników na małej przestrzeni to prawdziwa udręka. Siła oceniona na 75 często nie wystarcza na odpowiednie przepchnięcie się. Na pochwałę zasługuje jednak wykończenie. Valencia daje radę w wielu sytuacjach, a i setki wykorzystuje lepiej niż Peszko czy Kwaśniewski. Kolejnym plusem jest gra głową. Nie jestem fanem wrzutek w tej FIFA, więc nie zobaczycie tu gola strzelonego w ten sposób, jednak Ekwadorczyk wygrywał pojedynki główkowe w okolicach środka boiska i zgrywał piłki do partnerów, a wychodziło mu to całkiem dobrze. Gwoli podsumowania, karta ta jest całkiem dobra, jednak w moim odczuciu nie warta tych 30 tysięcy końców, które trzeba na nią wydać. Enner jest w tej grze typowym lisem pola karnego i wykańcza sytuację, jednak według mnie nie daje niczego od siebie, a taką samą rolę jak on wykonać mógłby równie dobrze inny, tańszy napastnik. Nie ratują go nawet workrate'y high-low, ponieważ bardzo często zdarza się, że zwyczajnie nie nadąża za szybkimi skrzydłowymi i nie ma go w polu karnym wtedy, kiedy potrzeba. Zapraszam teraz do obejrzenia reszty przygotowanego materiału, a później przechodzimy do oceny tego zawodnika. Tak jak zawsze czas na realną ocenę tego gracza. Pace, taki sobie, ratuje go jednak przyspieszenie 8 na 10. Dribbling, nie było tragicznie, jednak bywało lepiej, 7 na 10. Strzały, zadowalające, ale tylko te z pola karnego, 8,5 na 10. Podania, jak na napastnika, wystarczające, nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dać 8,5. Fizyczność, lepiej niż poprzednicy, ale dalej sporo brakuje, 7,5 na 10. Ocena wartości i przydatności, w takiej cenie można znaleźć wielu innych, a Valencia nie bierze na siebie odpowiedzialności za wynik meczu, dlatego tylko 6,5 na 10. Ogólna ocena 7,7 na 10. Niestety, co zawodnik to gorszy, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku odkryjemy prawdziwego rzeźnika. Na dziś to tyle, trzymajcie się, na razie i piona.